i mamy kolejną sprawę z 16 października 2010 roku. Otóż, proszę Państwa, w tym czasie zaginął Mateusz Kozak. Niełatwo sobie wyobrazić, ile czasu go już nie ma i jak to wszyscy przeżywają. Zaginął w Brzywinowie. Wyszedł na rower, poszedł do kolegi, wracając nie dotarł już do domu. Powtarzam, 2010 rok. Matka tyle czasu czeka na swojego syna. Sprawa utknęła. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że znowu powtarzam, nie jest medialna, nie jest nakręcona, nikt tu za to nie będzie płacił, nikt nie będzie szalał, żadna gazeta nie napisze, na pierwszej stronie nie będzie dlaczego, kto i jak. Dlatego my znowu podjęliśmy się sprawy rozwiązania zaginięcia Mateusza Kozaka. Proszę Państwa, i znowu opis cały będzie Państwu przekazany, jak się stało, dlaczego nie żyje, a także będą nagrania EVP, ponieważ tutaj też odezwał się na sprzęcie, na radiu i parę słów powiedział. Sprawa jest bardzo zawiła, ponieważ miejsce, w które wskazywaliśmy, a pojechaliśmy tam z Fundacją na Tropie, bo też działamy razem z Fundacją na Tropie i z gazetą Reporter. W najnowszym Reporterze będzie o tej sprawie artykuł i myślę, że to miesiąc będziemy także do Reportera dawali nasze głośne sprawy. Mówię nasze głośne sprawy, a nie te z pierwszych stron gazet, które pojawiają się, bo ten zaginął, bo już go szukają, nie dla sensacji. Pojechaliśmy w wytypowane miejsce. Proszę Państwa, na mapie w Goglach, kiedy oglądaliśmy, ten rejon wydawał się nam bardzo w porządku, taki jak trzeba i z opisu, zwłaszcza, że widzieliśmy stare silosy, rozwalone po PGR-ze, różne rzeczy. Niestety bardzo nas to zasmuciło, bo kiedy przyjechaliśmy na miejsce, tego już nie ma. Po prostu mapa jest stara, a tu jest po prostu wyrównane wszystko, wszystko, nie ma nic, gołe, gołe pole. I tu mamy utrudnienia. Ale myślę, że z Bożą pomocą, a Mateusz chce się znaleźć, bo przychodzi i mówi, znajdźcie mnie, myślę, że po prostu uda się nam doprowadzić sprawę do końca, przynajmniej znaleźć jego ciało. I znowu transkomunikacja, a więc radio, gdzie na skali szukamy głosu, nagrywamy na Olympusa, rozmawiamy z Mateuszem i potem już z tego wprowadzamy na komputer program Audacity. No i tu próbujemy znaleźć coś. Mateusz, Mateusz, powiedz, co się stało. To jest żmudna praca, bo tam coś słychać, ale tu trzeba nieźle na tym popracować i wychodzi nam coś takiego, kiedy wyłapujemy. Proszę bardzo, Mateusz mówi, jest przepięknie. Dlaczego? Dlatego, że udało mi się, kiedy go tam spotkałem, kiedy z nim rozmawiałem, pomóc mu po tamtej stronie. Proszę. No już powiedz tak od siebie teraz coś. Prawda? No już powiedz tak od siebie teraz. No już powiedz tak od siebie teraz coś. Jest przepięknie, proszę, tu jeszcze możemy powtórzyć. Jest przepięknie. Więcej tych nagrań będzie już w dalszej części naszego filmu. A teraz proszę posłuchać już głosów transkomunikacji, więcej niż to, co tutaj puściłem. Proszę posłuchać. Czy słyszy mnie Mateusz Kozak? Halo? Czy słyszy mnie Mateusz Kozak? Halo? Mateusz, opisz miejsce, gdzie leży twoje ciało. Mateusz, opisz miejsce, gdzie leży twoje ciało. Mateusz, gdzie mam ciebie szukać? Mateusz, gdzie mam ciebie szukać?
Da już powiesz tak od siebie teraz coś. A tu teraz usłyszymy mój opis jako medium. Pracowałem jako medium, to znaczy połączyłem się z nim. Przecież ja już to nieraz mówiłem, że ich po prostu widzę. Oni koło mnie się pojawiają, stoją. Czy też kiedy wpatruję się w zdjęcie, słyszę od nich, co mi przekazują. I tutaj właśnie też z Mateuszem jako medium rozpocząłem pracę. I cały ten opis pokazuje. Zwróćcie Państwo szczególną uwagę na opis, na rysopis tych, którzy to zrobili. Może ktoś coś wie, może ktoś chciałby coś do tej sprawy także dołożyć. Cały ten opis został także przekazany policji. Tutaj czekamy na ruch policji. No, trwa to trochę długo, ale ja rozumiem, jest wiele różnych spraw. Natomiast spotkałem się także z prowadzącym. Całkiem dobrze to nam wyszło. Zobaczymy, co będzie dalej. Powtarzam jeszcze raz. Prowadzimy te sprawy i wierzę, że Państwo będą nas wspierać, bo to Państwo są naszymi sponsorami, naszymi ludźmi, którzy nas wspierają, naszą inicjatywę. Do spraw, które nie zostały nagłośnione, nikt na to nie ma pieniędzy, nikt tu nie wywali worka z dolarami, żeby zleciał się jakiś detektyw jeden, drugi. Po prostu ciche, spokojne dramaty ludzkie, które trzeba rozwiązać. A jeżeli potrafimy, jeżeli możemy, to my, Fundacja Na Tropie, Gazeta Reporter, będziemy to robić. Przez przypadek trafiłem na Mateusza Kozaka, kiedy przeglądałem internet w różnych tam rzeczach. Okazało się, że wyskoczył mi, że jest poszukiwany, że zaginął w 2010 roku. I od tego momentu jakby poczułem go, zaczął no, nieomalże do mnie mówić, jakby prosił, aby go znaleźć. Sprawa oczywiście już wcześniej była przeze mnie rozpatrywana, natomiast nie było się do kogo zwrócić, a do kogo się zwracałem, każdy mnie jakby odrzucał. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak. Przejrzałem, wiem, że Mateusz Kozak nie żyje. To smutne, to straszne, ale tak to jest. Mateusz Kozak nie żyje. Zacząłem wpatrywać się, gdzie może być. Okazało się, że są to jakieś studnie, może jakieś silosy, może jakieś kręgi, które tam, gdzie zaginął w Brywinowie, namierzyłem poprzez mapę Google i zobaczyłem, że może tam być gdzieś wrzucony. Niestety sytuacja się skomplikowała, ponieważ na dzień dzisiejszy to wszystko się zmieniło, jest zaorane, wszystko jest wyrównane i tak do końca, no, nie wiadomo, czy on tam gdzieś został, czy go gdzieś tam zagrzebali, pogrzebali, nie wiedząc, że jest. Dlatego postanowiłem bardziej wrócić do sprawców, którzy to zrobili. Otóż tego fatalnego dnia, kiedy on pojechał na rowerze, bo taka jest wersja ostatnia, tak, pojechał do sklepu i potem zniknął, pojawiło się troje mężczyzn, starszych od niego, bo tu trzeba przyznać i powiedzieć, że on miał 14 lat. Pojawiło się troje mężczyzn, którzy go wzięli, z tym całym rowerem, z tym wszystkim wzięli go. Teraz dlaczego? Ja myślę, że on się wpakował w różne dziwne rzeczy. To był, tak mi się wydaje, niepokorny trochę chłopak, który próbował szczęścia na wszelakie sposoby i niestety, nie można powiedzieć, że zadarł, ale jakby zaznajomił się, czy wszedł z jakimiś starszymi, powiedzmy w cudzysłowie, kolegami, którzy proponowali różne dziwne rzeczy. Być może, a myślę, że tak, chodziło o jakieś narkotyki. Natomiast stał się im raptem dla nich, nie wiem, niewygodny, czy czegoś im nie dał, czy nie zapłacił im za coś, czy trudno jest tu do końca mi to powiedzieć. Natomiast oni wzięli go po prostu, no, przepraszam za wyrażenie, ale zlikwidowali. I teraz tak, chciałbym, żeby opisać tych ludzi. Jeden człowiek, bo ich jest trzech, jeden człowiek to jest wysoki, chudy, szczupły, 20 lat, blond, pociągła twarz, krostopata, taka twarz jakby po jakimś liszaju albo, nie wiem, po jakichś krostach
i braki w uzębieniu, co jest widoczne, kiedy mówi. Dziwne spojrzenie i tak chodzi lekko, dziwnie, tak jakby się unosił chodząc, tak? Chyba bardziej na palcach chodzi do góry podnosząc pięty. Ubrany był wtedy w jakieś spodnie dresowe, jakąś bluzę taką, to wszystko spodnie chyba szare, bluza niebieska. Drugi, 22 lata, niższy, tęgi, zbudowany, rudy, włosy takie rudawe, twarz nawet taka nakrapiana, jakby piegowata, pucołowata taka twarz, bo on taki, no, taki trochę dość gruby, niższy od niego, o takim dziwnym spojrzeniu i nos lekko jakby przestawiony, jakby kiedyś mu ktoś dmuchnął w ten nos. Bardzo agresywny w mówieniu, w mowie. Co chwila jakby rzucający jakieś przekleństwa. Jakaś koszula w kratę, taka w kratę, czy coś takiego, jakieś, no jak polo w kratę, spodnie jeansowe i buty Adidasy białe. Jakiś łańcuszek na szyi, taki grubszy łańcuch na szyi. No taki trochę, no taki bandziorek. Trzeci człowiek. Pośredni, to znaczy ani gruby, ani chudy, taki dobrze zbudowany. 19 lat. Twarz taka też okrągła, wygolony na łyso, więc trudno stwierdzić. Być może taki blondyn też, może szatyn. Wygolony na łyso. Ubrany na szaro, jakiś taki szary sweter, jakieś szare spodnie, buty takie też jakieś ciemne. Ma okulary, ma dość wadę wzroku i tak jakby seplenił, tak dziwnie mówi. Dziwnie mówi, sepleni, albo tak niezrozumiale trochę mówi. Oni narkotyki, różne dziwne rzeczy, jakieś kradzieże, włamania, towar, przerzucenie czegoś tam. Spotkali się z nim, czy oni z nim miał kontakt, coś tam może im też sprzedawał, może coś gdzieś tam chciał im dać, coś nie wyszło. Oni go po prostu pobili, bardzo mocno go pobili. Być może nie chcieli go zabić, ale go tak pobili, że okazało się, że nie żyje. I właśnie w jakimś takim, no silos, może jak silos, nie wiem, jakieś takie, jakiś taki jak krąg, jak takie studnie duże, czy krąg, jak takie, może jak silos, wrzucili go gdzieś tam, jakaś rura do rury, do czegoś, nie wiem, tam go wrzucili i no tak to się mniej więcej stało. On nawet się nie spodziewał, że tak to się wydarzy, że tak to będzie. Ci ludzie, oczywiście, minął taki czas, już są starsi, ale nadal są jakby trochę bezkarni, nadal gdzieś tu jakieś różne dziwne rzeczy robią, być może się ze sobą już trochę rozeszli. Natomiast, no, wiedzą, co zrobili, czują to. To są ludzie z Brwinowa. Brwinów i Pruszków. Tych dwóch jest z Pruszkowa, z takich starych kamienic. Natomiast ten na łyso, taki właśnie wygolony, który jest taki ni to gruby, ni to chudy, jest z Brwinowa, z jakiegoś takiego wolno stojącego domu, ale też takiego niezadbanego domu, jakiegoś takiego dziwnego domu. No, taki jest obraz, tak to widzę mniej więcej. No i tak na koniec powiem w ogóle, bo też przecież o to mnie się wielu ludzi pyta, jaki był odbiór, jak ja go spotkałem, czy jego, czy wielu innych. Kiedy spotkałem Mateusza po tamtej stronie, był zagubiony, był zdezorientowany, przerażony, że tak się stało. I proszę mi wierzyć, na początku jego informacje były, jak to się mówi czysto po ludzku, od czapy. Nic konkretnego mi nie mówił, konfabulował. Dopiero musiałem porozmawiać z nim, przekonać go, że będzie mu lepiej, że on chciał się odnaleźć, tak? Bo on mówił, znajdźcie mnie.
ale już jakby niekoniecznie mówił, co się wydarzyło, dlaczego trochę tu się zakręcił. Kiedy rozmawiałem z nim, kiedy próbowałem mu pomóc i oczywiście pomogłem, co też na nagraniu jest, że jest mu tam dobrze, otworzył się i powiedział wtedy bardzo dużo szczegółów. Jeżeli ktoś uważa, że tu człowiek umiera i go nie ma i zakończył sprawę, może się zdziwić, ponieważ z tamtej strony przychodzą i chcą sprawiedliwości. I może jest zbrodnia doskonała, ale pamiętajmy, że tamci po tamtej stronie mogą też czekać na tych, co im tu zrobili kuku, a wtedy mogą się zdziwić. Dziękuję Państwu za wysłuchanie, za jeszcze raz zaangażowanie się, bo po pierwszym naszym odcinku jest duże zaangażowanie. Bardzo dziękuję. Proszę o sensowne komentarze i za chwilę będziemy już dawali kolejny materiał, ponieważ tych zaginionych tutaj nam przybywa, ale mówię, tych zaginionych, o których nikt już nie pamięta, gdzieś nikt nie szuka, bo nie stali się medialni. Ja będę tutaj krzyczał z całej swojej siły, że nie szukajmy tylko medialnych, tych, którzy na pierwszej stronie są, prawda, bo ktoś zapłacił, bo ktoś się wzruszył, tylko szukajmy wszystkich, którzy zaginęli, którzy są w potrzebie, a zwłaszcza kiedy giną dzieci i przez wiele, wiele lat nie można ich odnaleźć. Wczujmy się w rolę rodziców. Oczywiście rola rodziców jest też taka, że przeżywają i ci z tych głośnych sytuacji na pewno, ale wczujmy się we wszystkich rodziców. Ci, którzy mają dzieci, niech pomyślą. W jednej chwili tracą dziecko i przez 6-7 lat nie wiedzą, gdzie jest. I nikt już nie pomaga, nikt już nic nie robi i nikt nie napisze, bo nie był medialny. Dziękuję.